Kolejnym gościem konferencji prasowej Karol Dybowski, bramkarz Apkla Neresowi. Witamy Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich kibiców. Pierwsze 45 minut dzisiejszego pojedynku sprawdziły Twoją formę meczową. To była prawdziwa próba ognia dla Ciebie. No tak, gdzieś tam widzę, wpoczuł krew od początku spotkania. Nie weszliśmy może tak, jak sobie to wyobrażaliśmy w to spotkanie. Widzew miał parę sytuacji, ale wyszliśmy z tego obronną ręką. Byłeś zaporą nie do przejścia. Komentatorzy z Łodzi raz za razem powtarzali: kolejna wspaniała, kolejna wyśmienita interwencja Karola Dybowskiego. No tak, gdzieś tam miałem okazję się wykazać swoimi umiejętnościami. Po serii, powiedzmy, mniej udanych meczów, mecz dla mnie ważny i cieszę się bardzo, że mogłem pomóc chłopakom, ale uważam, że cały zespół zapracował na to, żeby pochwalić jego postawę, nie tylko ja, nie tylko moją. Chłopaki bardzo mi pomagali dzisiaj. Widać, że byliśmy wszyscy razem na boisku. Delikatna krytyka po tych spotkaniach poprzednich faktycznie gdzieś dotykała Twojej osoby. Powiedz, jak Ty podchodziłeś do tego? No tak, taki jest zawód bramkarza, że kiedy zespół traci gole, najpierw spogląda się w stronę bramkarza, tak? Trzeba sobie z tym umieć radzić. Są to chwile, jest to wpisane, są to niemiłe chwile, ale jest to wpisane w nasz zawód i nie ma się co martwić. Trzeba pokazać w najbliższym meczu się z lepszej strony i tyle. No. Sztuką jest właśnie pokazać po trudnych chwilach potem swoją lepszą stronę. Po tym cechuje się ludzi, można powiedzieć, z charakterem. Co ciekawe, ta pierwsza połowa, trudna pierwsza połowa, zbudowała Was i dała poczucie wartości, poczucie własnej siły. No tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, broniliśmy się długo, w końcu doczekaliśmy się swojego momentu. Max Hebel tutaj, fantastyczne uderzenie z rzutu wolnego, wszyscy wiemy, co ma w nodze ten młotek swój, także jest naprawdę nieprzyjemny, gdzieś tam piłka w zamieszaniu poszła w kozioł, no i wpada do bramki. Takie momenty budują bardzo, bo tak jak mówię, Widzew napierał, Widzew czuł krew, Widzew miał swoje sytuacje, ale to myśmy w końcu strzelili gola, przełamaliśmy to i to nas bardzo zbudowało. Uważam, że to był gdzieś tam fundament do tego zwycięstwa, które odnieśliśmy dzisiaj. W kolejnej części konferencji prasowej moim i Państwa gościem Radek Adamski. Witamy Cię. Dzień dobry wszystkim. Radku, przez wielu uznawany jesteś w dniu dzisiejszym absolutnym zawodnikiem tego spotkania. To zawsze jest jakieś miłe uczucie, ale ja się tak jakoś spokojnie do tego podchodzę. Cała drużyna wygrywa, cała drużyna przegrywa, także cieszę się, że mogłem dzisiaj dołożyć tą cegiełkę do trzech punktów, bo wiedzieliśmy, że przed meczem już, że te punkty dzisiaj będą nam bardzo potrzebne i cieszymy się bardzo, że mogliśmy je dzisiaj zdobyć. O tym spotkaniu mówiło się bardzo długo, analizowaliśmy go na każdy możliwy sposób. Powiedz, jak teraz czujesz się, kiedy emocje powoli opadają i te trzy punkty zostają w Rzeszowie? No po meczu tak szczęśliwym dla nas, że wygraliśmy, to zawsze te emocje są takie pozytywne i w szatni panuje dobra atmosfera. Po tych ostatnio słabszych troszkę spotkaniach w końcu zdobywamy trzy punkty i z tego się cieszymy, ale no od jutra już zaczynamy pracować, żeby na wyjeździe zdobyć kolejny punkt. Jakie myśli Tobie towarzyszyły w momencie, gdy był ten rzut karny Leresowi, do piłki podszedł Wróbelek, no i właśnie, niewykorzystana jedenastka, to mogło podłamać, ale jednak nie Was i nie dzisiaj. No tak, zawsze gdzieś tam jakaś sytuacja niewykorzystana może wpłynąć na morale drużyny, ale dzisiaj byliśmy, myślę, że skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty i nawet niewykorzystany rzut karny, to się zdarza w piłce, nie spowodował tego, że gdzieś przegraliśmy mecz. Graliśmy do końca, jeden kontratak, udał się, Przemek zdobył bramkę i super. Z jakim nastawieniem teraz udajemy się do Gdyni na pojedynek z Arką? Arka ma swoje cele, ale my tam pojedziemy zagrać kolejny dobry mecz, także w każdym meczu podchodzimy do tego tak samo czy w Gdyni, czy gdzie byśmy nie grali, to będziemy grać o pełną pulę, czyli o trzy punkty. Z takim nastawieniem po prostu pojedziemy do Gdyni.